Witam Tobie, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj chcę poszaleć deckiem Akamasa. Jest to ten sam deck, który można kupić w sklepie. Nazywa się on bodajże deckiem Mistrza Świata, czy talią Mistrza Świata, czy pakietem Mistrza Świata, jak kto woli. Mistrza Świata z roku 2013, bo mamy już rok 2014. Pełen wypas, tak na marginesie mówiąc. Dobra, to jest praktycznie w 100% odwzorowany deck, bo oczywiście nie kupowałem tej talii za 1700 pieczęci, bo to byłby po prostu obłęd z mojej strony. Mam wystarczającą ilość kart, żeby ten deck po prostu złożyć sobie i tyle. Brakuje mi tylko jednej karty, brakuje mi jednego sępa czarnej czaszki, jeźdźca sępów czarnej czaszki i praktycznie deck jest w 100% zgodny. Wszystkie łuty szczęścia są takie same, znaczy ilość łutów szczęścia, wszystko się zgadza w 100%, tak jak powiedziałem, brakuje mi tylko jednego stwora. Dobra, zapykajmy tym niesamowitym deckiem, tutaj kragulec, dobra, jest Akames. I pojedziemy z kościkiem Akamesem, zobaczymy co wyjdzie. Tam ten ostatni odcinek, który nagrałem, który był publikowany w Sylwestra, taki jakiś lekki niedosyt po nim czuję, więc pomyślałem, że może zagram coś jeszcze raz tym deckiem. O, całkiem przyjemne rozdanie mi się trafiło, nie powiem. Będę miał dwa surowce, z tym będę miał trzy. Miodzio. Proszę. Jest tak. Tego zioma tu, powiedzmy tego tu. Piącholot i następna tura. No proszę. I kolejny strzelec. Mogę zagrać kolejnego strzelca. Nice. Pytanie, czy on ma jakieś trzęsienie ziemi? Jako Arianna? Nie ma. To grubo. O Boże, to już w ogóle kosmos? Zaraz, nie kosmos, bo to wymaga trzech punktów przeznaczenia. Goddamn, już myślałem, że sobie postawię drugiego strzelca za free. Jesus Christ. Dobra, pójdźmy w to i następna tura. Chociaż to będzie bez sensu trochę, no ale dobra. Czwartą piąchę i tak będę mógł doładować w następnej turze, więc to jest bez różnicy, czy ja bym poszedł teraz w piąchę, czy przeznaczenie. No najlepsze jest to, że gościu zagrał to, czego nie chciałem, żeby zagrał. Dobra, to może tak, piącha, powiedzmy ten ziomek tutaj, następna tura. Zobaczymy, co on wymyśli. No i 7 ataków w jednej linii, całkiem grubo. Czy to będzie szybka miazgunia, tak zwana? Szybka miazgunia, Boże, skąd to znam? Zaraz, gdzie on rzuci ten licznik tutaj? No dobra, panie dzieju. To ja mogę pójść w przeznaczenie, zdolność szału, ciekawe. Dobrać sobie karciochę, no i miodzie, dwa sępy mogę zagrać, Mistrzostwo Świata. Dobra, zbombardujmy pająka. Teraz powiedzmy tego zioma. Najlepsze jest to, że on może zabić moje stworzenie, na którym znajduje się licznik. Dobra, jednego sępa tutaj, tutaj drugiego i następna tura. Ach, Boże, dziedzictwa mogę użyć, Chryste. I zagrać jeszcze to, no nie wierzę. Się zagadałem jak zwykle. Jesus Christ. Ja tu wychodzi jeszcze brak grania, tym deckiem grałem parę gier zaledwie, także... To nie jest takie ogranie jak na przykład z Krakakiem, że tam sobie na pamięć już praktycznie znam wszystkie zagrania, które mogę zrobić. Tutaj po prostu się jeszcze tego deku trochę uczę, więc stąd przegapiłem troszeczkę ten, kurczę, to dziedzictwo. No i przy okazji centaura łucznika, goddammit. Dobra, coś jeszcze? Postawi licznik na jednym typku, ale pająk zginie nawet bez licznika. Dobra, to genialnie. Co ja mogę zrobić? Dobrać kartę. To będzie 5. Czy to mi się do czegoś przyda? Niespecjalnie. Dobra, zabijmy pająka. Tutaj bombozja. Tak, jest coś na nic, w sumie mogę zagrać dziedzictwo, ale po co miałbym grać to dziedzictwo teraz, to nie wiem. Szczerze mówiąc. Następna tura. To jest GG raczej, no. Co on może zrobić? Dwa najwyżej roje insektów odpalić. Trzy trzęsienia ziemi. Nie wiem, jakieś pożeracza dusz albo, nie wiem, odbicie, skopiować coś. Albo się wziąć i poddać, no właśnie. Dobra. To pierwszą grę mam z głowy. Szybko tym idzie, może nie tak szybko jak kragiem, ale myślę, że tak jest całkiem znośny. Trochę więcej opcji ma na pewno niż krak hak. Bo krak to jest tylko po prostu napór, napór, napór. Zresztą tutaj też jest napór, 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 ale jest trochę więcej
więcej możliwości. Czy ja to chcę? Niekoniecznie. No i nie ma nic za jeden, goddammit. Jak będzie przeznaczenie? Asasyn, proszę. Mogę pójść w przeznaczenie, dobrać kartę i mieć trzy surowce, ale potrzebne mi są te trzy surowce, tak chyba niekoniecznie. Dobra, zagrajmy asasyna, pionkę i następną turę. Goddammit, Wieńczy Kapitan. Z jakiej paki, Wieńczy Kapitan? Dobra, to tak. Czy ja chcę grać to? Nie, nie chcę. Tak, tak i tak. Zobaczymy, co się stanie tutaj. Mordę jeża. Dobra, wiem, co zrobić, szczerze mówiąc. Tak, pójdźmy w to. Z 5 i tak, damage od tego gościa tutaj. Bomba, bomba, bomba. No i co teraz? Teraz zagram tego ziomka tu chyba. Tak, mogę zagrać tu. Poprawiona taktyka. Do widzenia, do widzenia. A i co by tu wyrzucić? Mosty się przydadzą. To się przydać może jeszcze. Dziedzictwo? Sterte złota? Wywalę chyba dziedzictwo jedno. Dobra. Next turn. I 8 do 12, no. Szału nie ma specjalnie, no ale. Dobra, jeszcze tutaj mnie próbuje trollować czymś takim. Kolega. Okej. Jak to zrobić? 5 surowców. To może tak. Tutaj olifant. Tutaj bomba. Tutaj bomba. No i co? Chyba trzeba zagrać tego ziomka tutaj i modlić się, żeby przeżył. Chociaż nie, że nie przeżyje. Jak to zrobić? Zostawić go tym jeszcze przy okazji? Bo jak mi go zabije czymś, to będzie GG. Dobra, postawię tutaj asasyna. Jakieś przeznaczenie i następna tura. No jak ma promień, to i tak zginąłem. Walnie tutaj promieniem. To jest GG. Anielica. Pięć ataków, ładnie. Donki, donki. Co teraz? No fajnie by było, gdyby ten sęp tyle kosztował. Niestety się zresetował. Dobra, co ja mogę zrobić? Paosek i to jest GG dla tego pana. To tak, tutaj pao. Bombka. Bombka. Teraz co? Teraz tego gościa zabiję? Nie zabiję go niestety. Mogę go troszkę popalić. Tutaj powiedzmy bomba. Pytanie, co z tym gościem robić? Jego przestawię tutaj. A tutaj sam, proszę. Piocha i następna tura. No, ciekawe, czemu promień. Nie ma słowo światła. No, fart, leciutki fart. To zginie. To też zginie. No dobra, to może być GG, bo tutaj mam Sempa, mam Paosa i jest GG. Bombka, bombka. Yeah! Deck Mistrza Świata, po prostu rules. Tak lekko fartownie, ale. No ale dał radę, jak widać. W sumie dałem radę. Jak widać. No, tak jak powiem, no może nie jest to tak szybkie jak Crack Hack, ale całkiem spoko się tym gra, myślę. To
całkiem przyjemnie. Jeszcze jakbym, wiadomo, to jest tak jak mówię, tych gier specjalnie dużo nie zagrałem tym deckiem, więc na pewno nie mam jakiegoś mega ogarnięcia, że tak powiem, kolokwialnie. No ale myślę, że daję radę. Pójdźmy w przeznaczenie może. Czy to jest przewijarka Hakima? No co to może być innego na Hakimie? Nie widziałem, szczerze mówiąc, nic innego na Hakimie, jak tylko przewijarkę. Więc zobaczmy, co to będzie. Co za światów. Co teraz? 3. To and to. Powiedzmy, że tak. Bomba. Piącha i następna tura. A skąd on wywala? Z biblioteki, kiedy Musa zadaje bohaterowi obrażenia, połóż 3 karty z wierzchu jego biblioteki. Dobra, już się bałem, że to z ręki wywala. Jezus Maria, to się mu lekko zestresował. Z deku to jeszcze przeżyje te 3 karty. Pytanie, co teraz robić? Szkoda, mam takie drogie karty. To bym od biedy odpalił tydzień najemników w następnej turze i jakąś tanią kartę bym zagrał. No może coś dojdzie. Mogę w sumie pójść w przeznaczenie, walnąć obozowisko, walnąć tydzień najemników, czy w najwyżej w odwrotnej kolejności. Nie no, w odwrotnej nie dam rady. Dobra, coś takiego. Coś takiego, co tam było? Cholera. O, niezłe kombo tutaj widzę, koleś wymyślił jakieś. Dobra, pójdźmy w przeznaczenie. Biorę sobie karciochę, odpalę to. Za 2 coś mam? No nie mam nic za 2. No i super partia po prostu. Dobra. Coś takiego. Coś takiego. I pytanie, co to zagrać? Pao czy to? Myślę, że to tutaj zagram i let's go. No, nie wyszło najgorzej. Dzięki Bogu, że było świętowanie i miałem 2 surowce, które mi zostały. Ja akurat mogłem tego użyć. Spadło mi dziedzictwo. 3 surowce wróciły do mnie z dziedzictwa. A dzięki temu, że gościu wywalił mi karty z biblioteki na cmentarz, to mogłem zagrać dziedzictwo jeszcze przy okazji, więc no nie wyszło najgorzej. Dobra, co teraz? Palmy znowu tydzień najemniorów. Nie ma co się tu bawić. Trzeba to wykończyć jak najprędzej i tyle. Co ten ziom robi? Zasadzkę, odrzuca 2 pierwsze karty z biblioteki przeciwnika na cmentarz. Nie. Yeah. Zagrajmy tutaj tego gościa. 4 piącha i let's go. No to w następnym turze będzie GG. Chyba, że gościu ma tu jakieś remuwale masowe, wywalające wszystko z... no albo tarcze. Co za różnica. Mogę od biedy tego użyć. Mam coś z silnym atakiem? Nie. Miał 6 surowców. Bomba, bomba. Co tu grać? Co tu grać? Jak żyć po prostu? Tego typa? Powiedzmy, że to. Powiedzmy, że dobiorę sobie kartę. Jeszcze mogę Paosa zagrać zabawnie. Jak chcę to grać, szczerze mówiąc, te Pao, nie mam po co grać tego Paosa, bo zagram tutaj, to mi kartę wywalą się tylko z biblioteki, bo on ma tą zasadzkę śmieszną, wyrzucającą karty z biblioteki. A ja wbijanie 3 damage'u jakoś specjalnie mnie tam nie ratuje. Mogę odpalić jakiś tydzień najemników w następnej turze i ewentualnie użyć ataku z zaskoczenia na tym gościu, jeżeli w ogóle będę chciał go zabijać. Po prostu mogę skończyć tą grę prawdopodobnie na następnej turze i tyle. Bo co on może zrobić? Musiałby mieć, nie wiem, 2 roje insektów. Teraz mu wystarczy tylko na 1 roje insektów i trzęsienie ziemi ewentualnie. Więc to jest raczej pozamiatane dla niego tutaj. No dobry jest ten deck, szybko się nie wygrywa. Trochę więcej opcji niż przy crackhaku, ale na pewno nie jest to tak szybkie. Modek, no spoko, zaraz coś wymyślę z dekiem.
No dobra, zagrał kolejne to coś. Mogę to zaatakować w sumie, zaatakować. Co ja tu mogę zrobić? W jakiś sposób mogę wpłynąć na tego bohatera? Nie ma takiej opcji, coś mi się widzi. Mogę coś zabić najwyżej. Mogę dobrać kartę. To jest w sumie chyba najlepsza opcja. Co teraz? Za 6 grać tego, kurczę blade. Ile on mi wyrzuci kart z tej pułapki, zasadzki? Odrzuca dwie pierwsze karty. Dobra, zagram to, dwie karty wylądują na cmentarzu. Asasyn to jest pół biedy, szkoda, że to wypadło. Mogę to zagrać. Ewentualnie grać to, czy nie? Coś takiego i następna tura. Już tak mi jakoś fantazja poniosła. W sumie mogłem to inaczej zrobić. W sumie mogłem użyć tego tutaj, później ołtarz, zabić to. Znaczy dobić gościa tym i tyle. Troszkę mnie tu zaczyna trollować ten jego deck, że tak powiem. Nieprzyjemnie, ja tu nie mogę atakować sobie. Dobra, ale mogę dobić klienta przynajmniej. Mogę czy nie mogę? Mogę. Dobra, dobiorę kartę. Szczerze mówiąc, nic nie będę grał, bo nie wiem, co mnie czeka tutaj w następnej turze. Kolejny autorz cieni, goddammit. Czy to jest w sumie jakieś OTK? To może być jakieś OTK połączone z przewijarką. Cholera wie, co to jest. Walczę tu. Piącha i następna tura. Szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę przewijarkę z ołtarzem cieni. To mam na myśli przewijarkę Hakima. Rzadko kiedy się widuje tą kartę, przynajmniej ja tak rzadko widziałem. Przewijarka Hakima z tym ołtarzem cieni. Dobra, wiem, może to jest jakieś OTK połączone z przewijarką, ze wszystkim, może to jest wszystko w jednym. Jest, kurczę, ruin sektów. Ruin sektów, co mi załatwił? No parę kart wypadło. Na szczęście mam dwa paosa na ręce, które mogą mi po prostu uratować grę i tyle. Zresztą jak nie zagra jakiejś kamiennej tarczy, to jest to i tak GG, więc to jest bez różnicy. Mroczne odbicie tego typa zabiję, to jest GG. Tych przestawiam do drugiego szeregu. Zagrywam dwa paosy i po zawodach. Co tu jeszcze jest? Wyrzuć ten, wybierz kartę z ręki, połóż ją obersem, bo obejrzyj cztery góry na kartę z biblioteki przeciwnika i połóż dwie z nich na cmentarzu. Dobra. Bez różnicy. Najważniejsze, że są dwa paosy na ręce. I tyle. To tutaj, to tutaj. Jeden paos, drugi paos. No i GG. No, całkiem fajnie się tym deckiem grałem, muszę powiedzieć. Całkiem przyjemnie. To tak jak mówię, ja tym deckiem nie grałem więcej może niż 10 gier, więc tak naprawdę cały czas się uczę obsługiwać, cały czas się uczę mechaniki tego decku, że tak powiem. Także no, jeżeli bym był tak wyskillowany jak przy Crackhacku, to te gry na pewno by wyglądały jeszcze ciekawiej i byłyby jeszcze bardziej błyskawiczne, tak mi się wydaje. No, chociaż tu i tak dość szybko załatwiłem tych typków wszystkich bezproblemowo, jakoś tam to wychodziło. Deck jest całkiem fajny, ja myślę, że ten deck sobie zostawię. Na pewno można parę odcinków z niego jeszcze nagrać, bo całkiem przyjemnie mi się nim gra. No i cóż, można więcej powiedzieć. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.